Bóg jest Bogiem, który błogosławi, ale uczy też nas, żebyśmy błogosławili innych, czyli żeby przez Twoje słowa, przez Twoje życie dobre rzeczy płynęły do życia innych ludzi. I mamy to w Nim, w Jezusie. Dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem, słowo daje. Przyglądamy się temu, czym jest Boże błogosławieństwo, jak cenne jest. I mówimy o tym, że mamy je w Chrystusie. Że w Chrystusie Jezusie, jak mówi list do Efezjan, Bóg napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym. Przyjmujemy to błogosławieństwo z wiarą i przez wiarę. Myśląc z wiarą, mówiąc z wiarą, działając z wiarą. Tak sobie myślę, że dobrze będzie, jeżeli ty i ja w moim życiu odkryjemy na nowo, że Pan błogosławi nam, abyśmy my błogosławili innym. Może pamiętacie w Księdze Rodzaju w 12 rozdziale, gdy Bóg rozmawia z Abramem, który potem stał się Abrahamem, no to mówi mu właśnie, że ja będę ci błogosławił, ale po co? Po to, żeby przez ciebie były błogosławione wszystkie narody ziemi. Pomyśl, jakie to jest piękne z serca Boga, że Bóg szuka człowieka, który będzie Boga kochał, który będzie Bogu posłuszny i przez tę więź z Bogiem, przez zaufanie Bogu, przez wiarę, przez posłuszeństwo Bogu, przez Abrahama popłynęło błogosławieństwo i płynie błogosławieństwo na ten świat. Później czytamy w liście do Galatów, że my jesteśmy, że ci, którzy wierzą w Jezusa, są synami Abrahama. Że my, wierząc w Jezusa, przyjmujemy to całe Boże błogosławieństwo, które Bóg dla nas przygotował. Więc jest taka niezwykła ciągłość Starego i Nowego Testamentu, której finałem, spoiwem i najważniejszą osobą jest nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. To w Jezusie Chrystusie mamy dostęp do wszelkich błogosławieństw duchowych, do wszystkiego, co dobre, czego potrzebujemy i możemy to dobro przyjmować do swojego życia, ale też przekazywać innym ludziom, błogosławiąc. Błogosławiąc, będąc dla nich błogosławieństwem, bo błogosławieństwo to nie tylko słowa, ale też konkretne czyny błogosławieństwa. I takie ważne jest, żebyśmy zrozumieli, że to właśnie Chrystus. Dlaczego Chrystus? Dlatego, że jak czytamy i w 1 Tymoteusza w 2 rozdziale, i w liście do Hebrajczyków w rozdziale 8 i 9 i 12 i w innych miejscach, to Jezus Chrystus jest pośrednikiem Nowego Przymierza. To Jezus Chrystus, że tak powiem, załatwił nam to dla nas. To Jezus Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam pojednanie z Bogiem, wysłużył nam dostęp do Boga, do Jego łaski. Wysłużył nam to, że dziś ty i ja możemy być dziećmi Boga, możemy być Jego przyjaciółmi. Pamiętacie, zaczęliśmy od kilka tygodni temu, od tego błogosławieństwa z Księgi Liczb. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. No właśnie, teraz każdy element tego błogosławieństwa, zobaczmy, że mamy w Chrystusie. Niech Cię Pan błogosławi. Tak, Chrystus jest tym, Efezjan 1:3, w którym mamy wszelkie błogosławieństwo duchowe. Strzeże, Chrystus jest Zbawicielem. On jest skałą, On jest obrońcą. On jest tym, który, jak mówi list do Kolosan, rozbroił naszego przeciwnika i poprowadził go w triumfalnym pochodzie. Jezus zwyciężył zło, Jezus pokonał szatana. Jezus jest tym, który nas strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą i niech Cię obdarzy swą łaską. Łaska i prawda, jak czytamy w Nowym Testamencie u Jana, łaska i prawda przyszły przez Jezusa. Jego łaska, Boża przychylność. W Chrystusie Bóg rozpromienia swoje oblicze nad nami. Dlaczego? Dlatego, że już nie poczytuje ludziom ich grzechów. Jeżeli wierzysz w ofiarę Jezusa Chrystusa, w Jego zbawczą mękę, śmierć i zmartwychwstanie, to już nie ciąży nad Tobą Boży gniew.
to już nie ciąży nad Tobą wina Twoich grzechów, tych, które popełniłeś do tej pory i tych, które jeszcze Ci się przydarzą. Dlaczego? Bo Jezus. I to jest właśnie takie cudowne, że w Nim Bóg rozpromienił nad nami swoje oblicze. I niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje. Ciekawe, że to błogosławieństwo dwa razy mówi o Bożym obliczu, o Bożej przychylności. O tym, że Pan, zobaczcie, to Pan przychodzi do grzesznych ludzi. To Jezus Chrystus, i to jeszcze w jaki wymagający wiary sposób, przychodzi na tę ziemię, przychodzi w świat pełen ciemności, przychodzi i już za chwilę po tych cudownych Jego spektakularnych narodzinach, gwiazda, pasterze, mędrcy, którzy przynoszą podarunki, ale już po chwili król Herod uruchamia swoich żołnierzy po to, żeby pozabijali małe dzieci, żeby zlikwidować też Jezusa. Więc to są bardzo trudne okoliczności, w które Jezus przychodzi po co? Żeby pokazać Bożą przychylność, żeby pokazać Bożą łaskawość. I wiesz, kiedy rozmawiamy o tym błogosławieństwie, to nie jest takie błogosławieństwo cukierkowe. Ono jest prawdziwe. Ono jest jak olej, który wylewa się na zranione miejsce, na miejsce, które jest zatarte, na miejsce, które jest pełne nierówności. Ono jest jak olej, jak miód, które przynosi ulgę, przynosi uzdrowienie. Takie porównania często znajdujemy w Starym Testamencie, że Boże działanie właśnie, Boża łaska jest jak olej, jest jak miód. I mamy to w Jezusie Chrystusie. W Chrystusie Bóg zwraca ku nam swoje oblicze i obdarza nas pokojem. Może pamiętacie, w liście do Efezjan jest powiedziane, że Chrystus stał się naszym pokojem. On zburzył mur wrogości. Mur wrogości między Bogiem a ludźmi. Mur wrogości między Bożym ludem, jakim na początku był jedynie Izrael, a potem przez wiarę w Jezusa to już ta możliwość rozlewa się na wszystkich pogan, czyli na ludy, na etnos, na narody, które uwierzą, na tych, którzy przez wiarę w Jezusa przyjdą do Boga, aby stać się Bożym ludem. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Mamy to w Jezusie. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Mamy to w Jezusie. Niech Cię obdarzy swą łaską. Mamy to w Jezusie. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem. Mamy to w Jezusie. Zobaczcie, mamy to. Więc to błogosławieństwo ze Starego Testamentu nie jest jedynie jakimś pobożnym, archaicznym życzeniem naszych przodków. Nie, ono jest rzeczywistością. Dlaczego? Dlatego, że gdy Bóg błogosławi, to błogosławi. On nie jest Bogiem, który lubi odbierać błogosławieństwo. To czasami ja przez moje nieposłuszeństwo, przez grzech, przez zaniedbanie, przez światowy styl życia, przez to, że zapominam o Bogu, gdzieś w tej rzeczywistości, gdzieś zatracam tę rzeczywistość błogosławieństwa. Dlatego Bóg tak pięknie uczy, żeby błogosławić. Błogosławić rano, błogosławić wieczorem. Zobaczcie, że jest to też w polskiej kulturze, że mówimy nawet przy wejściu do domu, mówimy pokój temu domowi. Mówili tak nasi dziadkowie, nasi rodzice, ale niedawno widziałem jakąś produkcję telewizyjną, bardzo współczesną, typu odremontuj mi dom, i właśnie prowadząca program weszła do mieszkania i pierwsze co powiedziała, to powiedziała pokój temu domowi. I nie wiem akurat, czy taki miała scenariusz, czy to wyrwała się z jej serca, ale zobaczcie, że my mamy też to w polskiej kulturze, żeby mówić szczęść Boże. Przecież szczęść Boże to jest niech Bóg Ci szczęści, niech Ci błogosławi, niech daje Ci to, co dobre. I ja Ci błogosławię, a mamy to błogosławieństwo w Jezusie. Dlatego też, kiedy wypowiadamy imię Jezus Chrystus, to jest to potężna forma błogosławieństwa. Potężna forma błogosławieństwa, którą możemy wnosić do życia swojego i do życia innych ludzi. Duchu Święty, pomóż, żeby tak się stało, żebyśmy to błogosławieństwo, które mamy w Chrystusie, mogli zanieść do życia innych. Niech tak się stanie. Pomóż nam, Duchu Święty. Tyle na dziś. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, to od razu krótko je skomentuj, wyraź aprobatę przez polubienie i udostępnij je znajomym, rodzinie. Niech niesie się dobra wieść, że życie z Bogiem to frajda. Frajda życia z Bogiem. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.